serdecznie. Możemy już zaprezentować oficjalny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w części dotyczącej naszego powiatu. Otóż w Ropczycach zarejestrowane zostały 4 komitety. To jest Prawa i Sprawiedliwości, Samorząd, Gospodarka, Porozumienie, Koalicja Obywatelska oraz Ponad Podziałami. W Sędziszowie tylko 2 komitety. To jest Prawa i Sprawiedliwość oraz Samorząd, Gospodarka, Porozumienie. W Iwierzycach 3 komitety, czyli oprócz 2 wymienionych mamy 3. komitet Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. W Ostrowie 5 komitetów, czyli oprócz tych 2 PiS-u Samorząd, Gospodarka, Porozumienie mamy Wspólnotę Samorządową, Ponad Podziałami i Ostrów Razem. W Wielopolu 4 komitety, czyli oprócz PiS, Samorząd, Gospodarka, Porozumienie, 2 komitety, to jest Koalicja Odnowy Podkarpacia i Komitet Marka Tymczara. W wyborach na radnych powiatów mamy 3 okręgi wyborcze i tak w okręgu Ropczyce jest 4 komitety, to jest PiS, Samorząd, Gospodarka, Porozumienie, Koalicja Odnowy Podkarpacia i Ponad Podziałami. W Sędziszowie jest 3 komitety, to jest PiS, Samorząd, Gospodarka, Porozumienie i Ponad Podziałami. W okręgu numer 3, które tworzą gminy Iwierzyce, Ostrów, Wielopole, jest 4 komitety. To jest PiS, Samorząd, Gospodarka, Porozumienie, Koalicja Odnowy Podkarpacia i Ponad Podziałami. Do Sejmiku Wojewódzkiego zostały zgłoszone listy 6 komitetów. To jest Prawa Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Koalicyjnego Komitetu Lewica, Trzeciej Drogi i PSL, Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy i Ruch Obrony Polski. Trochę tego dużo, ale to jest specyfika wyborów samorządowych i tego, że w naszym powiecie mamy 2 systemy głosowania. Gminy miejskie, to jest Ropczyce i Sędziszów, wybierają radnych na tak zwanych listach komitetów, a gminy wiejskie, to jest Iwierzyce, Ostrów, Wielopolne, wybierają radnych w systemie JOW-ów. To znaczy zwycięża ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Niemniej ciekawe będą listy kandydatów na burmistrzów i wójtów, ale tu jeszcze nie mamy oficjalnych list, to znaczy, że kandydatury są jeszcze weryfikowane pod względem formalnym przez PKW. W momencie, gdy zostaną ogłoszone, zaprezentujemy je tu w naszym studiu wyborczym. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Stanisław Wójciak.